dobry Państwu na zajęciach z gimnastyki porannej. Moi Państwo, gimnastyka poranna to jak mocna herbata, mocna kawa. Oprócz tego dodaje nam pozytywnej energii, poprawia nasze samopoczucie, poprawia naszą kondycję. W zależności od naszych możliwości lokalowych czy czasowych, ćwiczenia poranne możemy wykonywać od 5 do 20 czy nawet 2 godzin. Nie ma tutaj bariery wiekowej, w każdym wieku można ćwiczyć. Ćwiczenia poranne rozgrzewają nasze stawy, rozciągają nasze mięśnie, czyli ogólnie przygotowują nasze ciało do aktywności w ciągu dnia. To tyle teorii, zapraszam na praktykę. Wysoko kolanka, łokcie blisko siebie, zgięte. Maszerujemy, podnosimy troszkę wyżej te kolanka i wyrzucamy rączki na przemian. Czyli dalej, moi Państwo, wyciągamy się i jeszcze rozciągamy się po naszym obudzeniu się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mały truchcik. Blisko dalej mamy łokcie przy sobie. Dookoła, w jedną stronę. 5, 6, 7, 8, w drugą stronę. Tak jest. Jeszcze. Dokładnie. Uginamy kolanka. Mały rozstaw. I teraz podnosimy prawą, lewą. Przynosimy ciężar ciała. Delikatnie przeskakując z jednej na drugą stronę, czyli z lewej na prawą. Raz, dwa, trzy, cztery. Dokładamy jeszcze rączki do przodu. Wygląda to może troszkę komicznie, ale moi Państwo, budzą się nasze mięśnie, rozgrzewają się stawy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak jest. I dalej mały truchcik. Dalej truchcik. I teraz wyrzucamy nóżki do przodu. Rączki idą nam na przemian w górę, zgięte w łokciu, w piąstki, palce i idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a teraz za siebie na pośladki, w ten sposób. Tak jest. I znów nóżki do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uspokajamy troszeczkę nasze ciało. Wyciągamy naszą prawą dłoń, jakbyśmy chcieli po coś sięgnąć. Drugą. Jeszcze. I teraz na przemian. Wyciągamy. Wyciągamy. Jeszcze, jeszcze, moi Państwo, wyciągamy na dwa i dwa, i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I przechodzimy do delikatnego marszu. Dalej mamy rozstaw i teraz prawa rączka w górze, łokciem do lewego kolanka i na przemian. Raz. I dwa, i trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze jedna tura. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Maszerujemy, maszerujemy. Tak jest, moi Państwo. Teraz spróbujemy wykonać rzecz następującą, mianowicie uginamy kolanka i prostujemy, wyrzucając przy ugiętych kolankach ręce do przodu. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Wyrzucamy delikatnie klatkę do przodu i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Teraz, moi Państwo, robimy pół pajacyki, mianowicie uginamy kolanka i idziemy do rozstawienia stóp, rączki idą w górę i znów zamykamy, otwieramy. Raz,
dwa, trzy, łokcie do siebie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uspokajamy nasze ciało dalej. Ja wiem, że rano jest ciężko troszeczkę mocniej pobudzić. Szybko się męczymy, bo jesteśmy jeszcze rozespani, ale właśnie te ćwiczenia pomogą nam, żeby się właśnie obudzić. Teraz, moi Państwo, rozstawiamy nasze stopy i wyrzucamy klatkę do przodu. Przód i zamykam. Przód, zamykam. Wyrzucamy do przodu i zamykając, tutaj mocno ściskamy mięśnie brzucha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Łączymy prawie, że ściągamy łopatki z tyłu, czujemy je. I mamy później plecy zaokrąglone, ściągamy, zamykamy klatę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz to samo wykonujemy do boku. Ręce mamy na bioderkach. Raz. I same ramionka. Do boku, do boku. Tak jest, nasze stawy. Tutaj rozciągamy nasze mięśnie. I teraz, moi Państwo, łączymy te dwa ćwiczenia. Do przodu, do tyłu, prawe, lewe. Przód, tył, prawe, lewe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerujemy. Moi Państwo, teraz spróbujemy rozkręcić nasze tutaj ramionka. Ręce oczywiście cały czas są zgięte blisko tułowia. I prawa idzie. Raz, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Prawa idzie do przodu. Cały czas maszerujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To samo lewa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz to samo i obie idą nam do tyłu. Pięć, sześć, siedem, osiem, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz obie do przodu. Pięć, sześć, siedem, osiem, pięć, sześć, siedem, osiem. Zatrzymujemy się, moi Państwo. Teraz spróbujmy rozkręcić nasze bioderka. Prawy bok, lewy. Prawy, lewy. Troszkę szybciej. Nie robimy dużego rozstawu stóp. Jeszcze. A teraz starajmy oddzielić się tułów od bioderek. Czyli nie robimy nic tutaj ramionkami. Ręce mamy na biodrze. I raz, dwa. Spróbujmy teraz rozłożyć rączki do boku i same bioderka chodzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Spróbujmy teraz kółeczko zrobić. W którąkolwiek stronę, moi Państwo, możecie zacząć od lewej strony lub od prawej. Grunt, żeby zrobić tak zwaną ósemeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i jeszcze jedna tura. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. A teraz, moi Państwo, mały truchcik. Dalej rączki idą na przemian w górę i troszkę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dookoła. Wysoko kolanka. Tak jest. Drugą stronę. Tak jest. Zatrzymujemy się. Delikatnie, moi Państwo, rozstawiamy stopy. I dalej idziemy w dół. W dół, prostując, wyrzucamy delikatnie rączkę po przekątnej w lewą stronę. I znów raz,
dwa, trzy. Hop, energicznie. Od tyłu wyrzucamy tą rączkę do przodu. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, sześć, siedem. I jeszcze jedna, moi Państwo. Jeszcze. Pobudzajmy nasze ciało do dzisiejszej aktywności na cały dzień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to samo po przekątnej w górę. Możemy przenieść ciężar ciała i dużym palcem w tym momencie prawej stopy dotykamy i obciążamy. Nóżka jest wyprostowana i my mamy taką wydłużoną linię ciała. I w drugą stronę. Raz, dwa. Rączka nad nami jest też wyprostowana w łokciu. Pięć, sześć, siedem, osiem, pięć, sześć, siedem i po cztery. Raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy. I po dwa. Raz, dwa, trzy. Jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerujemy. Maszerujemy. I moi Państwo, wyrzucamy stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To samo do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze. Raz, dwa, trzy, bok. Raz, dwa, trzy, cztery. Moi Państwo, wracamy znów do ugięcia kolan i złączonych stóp. Czyli dalej prostujemy kolanka i uginamy je. I mamy, schodzimy w dół, rączki mamy blisko siebie. Kiedy się prostujemy, wyrzucamy w tym momencie lewą nóżkę. Nie może ona wyjść poza nasze bioderko, tylko tyle, ile bioderko Wam pozwala. Czyli mamy tutaj taką blokadę. I jeszcze raz, w dół, hop, w dół, hop, w dół i do boku, w dół, do boku, w dół, do boku, w dół. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz, moi Państwo, wyciągamy, wydłużamy nasz kręgosłup. Rączki idą w górę. Mały rozstaw. Idziemy do przodu. Główkę mamy pochyloną. I może ja pokażę to ćwiczenie z bocznej pozycji. Chodzi mi o to, żebyście, moi Państwo, utworzyli troszeczkę taki prosty blacik. Czyli ręce idą nam w górę. Wyciągamy i mamy prawie, że blacik od stołu. 5, 6, 7, 8. Idziemy w dół, przytrzymujemy i w górę. I znów, ja już stanę twarzą do lustra, do pozycji wyjściowej, w górę, raz. Później dwa, wyciągamy i trzy. Mamy i znów w górę, wyciągamy i w dół, tak jest, idziemy w górę, tak jest, moi Państwo. Dalej idziemy, rozstawiamy troszeczkę stopy dalej i spróbujemy zrobić skręty tułowia. W tym momencie mamy rączki zgięte w łokciu, przed sobą, dłonie są piąstki ustawione i wyrzucamy w lewą stronę rączkę i zamykamy do pozycji wyjściowej. I znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Spróbujemy za chwilę bardziej skręcić nasz tułów. I teraz obie. Hop i łączymy. Hop i łączymy. Raz, łączymy. Dwa, łączymy. Trzy. Przy złączeniu możemy delikatnie zejść w dół. Kiedy skręcamy się, prostujemy kolanka. Raz, hop, dwa, hop, trzy.
otwieramy i możemy szerzej otworzyć. Raz, hop, dwa, hop, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz, moi Państwo, idziemy delikatnym truchcikiem i pracują nasze ramionka. Pracują do tyłu. Czujecie pewien opór, jeszcze ramion. Zapewne bardzo wolno nam się tutaj budzą, ale za chwileczkę je też pobudzimy do aktywności. Raz, dwa, rączki bliżej bioderek. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz ten sam, to samo ćwiczenie, tylko już w pozycji nieruchomej, stojącej. I to samo do przodu, do przodu. Czujemy pewnie tutaj nasze ciężkie jeszcze ramionka. Pobudzajmy je mocniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz raz do tyłu i raz do przodu. Raz do tyłu, teraz ręce wzdłuż linii ciała. I hop, i hop, i hop. I jeszcze raz. Tak jest. Teraz schodzimy w dół, ściągamy stopy. Masujemy nasze kolana. Idą na zewnątrz i kółeczkiem do środka. Na zewnątrz. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To samo na zewnątrz znów. I do środka. Tak jest. Starajmy się w miarę możliwości robić to ruchami kolistymi. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Podciągamy się, moi Państwo. Została nam tutaj główka. Przesuwamy ją i zginamy do boku, w lewą stronę. Pozycja wyjściowa, prawo. Rączki miejmy na bioderkach. Raz, pozycja, dwa, pozycja, trzy, pozycja, cztery, pozycja, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. A spróbujmy teraz wykonać kolis z tym ruchem, zarysować piękne koło. Jeszcze w lewą stronę, do prawej. Tak jest, moi Państwo. I teraz od lewego do prawego boku. Jeszcze. Na pewno czujemy również tutaj nasz kark, że jeszcze stawia opór, ale za chwileczkę spróbujmy teraz do przodu zejść z główką. I jeszcze raz do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu i do tyłu. Jeszcze, moi Państwo, maleńki kroczek, czyli mały marsz, króciutko jeszcze. Wrzucamy rączki do przodu i same nadgarstki kręcimy. Kręcimy. Też musimy pobudzić nasze dłonie do dzisiejszej pracy na cały dzień. Na zewnątrz, na zewnątrz. Starajcie się mieć dłonie złączone w piąstki, palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mały rozstaw. Zamykamy, otwieramy, zamykamy. Otwieramy jeszcze. Hop. Wrzucamy troszeczkę naszą klatę do przodu. Tak jest, łączymy. Wrzucamy rączki i same dłonie, nadgarstki pracują. Tak jest. Lewa, prawa. Mały rozstaw, jeśli będzie Wam bardziej wygodnie, moi Państwo. I to samo do boku, na przemian. Tak jest, nadgarstki idą w dół. I teraz, moi Państwo,
Zginamy kolanka. Wdech. I wydech. Uspokajamy nasze ciało. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Moi Państwo, dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam na kolejne zajęcia. Do zobaczenia.